Witam w League of Legends Story. Dzisiaj na celowniku Braum, serce Freljordu. W otaczających wioskę górach żył pewien mężczyzna imieniem Braum. Większość czasu zajmował się gospodarstwem i doglądał owiec i kozłów. Był jednak najmilszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek chodził po tej ziemi. Jego twarz wprost promieniała radością, a jego śmiech niósł się aż po horyzont. Pewnego dnia stało się coś strasznego. Pewien młody troll wspinał się po zboczu góry, gdy nagle napotkał wejście do skarbca, strzeżone przez wielkie kamienne wrota, pośrodku których tkwił odłamek prawdziwego lodu. Gdy tylko je otworzył, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Skarbiec był wypełniony złotem, klejnotami i wszelakimi innymi kosztownościami. Nie wiedział jednak, że ów skarbiec był w rzeczywistości pułapką. Lodowa wiedźma rzuciła na niego urok, gdy tylko mały troll wszedł do środka, magiczne wrota zatrzasnęły się za nim, zatrzymując go w środku. Choć z całych sił próbował wydostać się na zewnątrz, jego wysiłki spełzły na niczym. Krzyki trolla usłyszał jednak pewien pasterz przechodzący nieopodal. Natychmiast sprowadził pomoc, jednakże nawet najsilniejsi wojownicy nie byli w stanie otworzyć wrót. Rodzice wprost wychodzili z siebie. Żałosne zawodzenie jego matki niosło się echem wśród gór. Sytuacja zdawała się być beznadziejna. Nagle, ku zdziwieniu wszystkich, usłyszeli dobiegający z oddali śmiech. To był Braum. Usłyszał on ich płacz i natychmiast zbiegł po zboczu. Mieszkańcy wioski odpowiedzieli mu o chłopcu i przeklętym skarbcu. Braum tylko się uśmiechnął, skinął głową, po czym obrócił się w stronę wrót skarbca. Popchnął, pociągnął, uderzył, kopnął, usiłował wyrwać z zawiasów, ale drzwi ani drgnęły. Było to zdumiewające, gdyż Braum był najsilniejszym z mężczyzn. Przez 4 dni i 4 noce siedział na kamieniu, usiłując wymyślić rozwiązanie. Bądź co bądź, chodziło tu przecież o życie dziecka. 5. dnia o świcie oczy Brauma zajaśniały blaskiem. Na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Skoro nie mogę przejść przez wrota, powiedział, wobec tego będę musiał przejść przez górę. Braum udał się na szczyt i zaczął przebijać się pięściami przez skały. Z każdym kolejnym ciosem odpadała kolejna kamienna bryła, aż Braum zniknął gdzieś w sercu góry. Skała wokół wrót rozpadła się w proch, a mieszkańcy wioski wstrzymali oddech. Gdy kurz opadł, ujrzeli Brauma stojącego pośród skarbów i trzymającego na rękach ledwie żywego, lecz szczęśliwego trolla. Zanim jednak zdążyli nacieszyć się niespodziewanym ratunkiem, ziemia wokół zaczęła się trząść. Wykopany w górze tunel sprawił, że zapadła się ona do środka. Niewiele myśląc, Braum pochwycił zaklęte wrota i wykorzystał je jako tarcza, by osłonić mieszkańców wioski. Gdy było już po wszystkim, bohater ze zdziwieniem ujrzał, że na wrotach nie widać było jednej choć bryski. Braum zrozumiał wówczas, że są one naprawdę wyjątkowe. Od tamtej pory ma on ową magiczną tarczę zawsze przy sobie. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Do usłyszenia.